On się zawsze ułoży tak, żeby być w kadrze. No jest w kadrze. Wszystko dobrze. Jestem właśnie w moim domu rodzinnym w Rajczy, czyli najpiękniejszej miejscowości w Polsce. I dostałam właśnie paczkę nową. Teraz Wam pokażę co i jak. Pogoda jest okropna. Pada deszcz. Miałam nadzieję, że będzie pięknie, bo jak byłam w Warszawie na właśnie targach i na konferencji Meet Beauty, to była lampa. Było tak gorąco, że po prostu w tej hali myślałam, że totalnie umrę. Było strasznie, strasznie ciepło. Przyjechałam do Rajczy. Pada deszcz, także siedzę w łóżku i oglądam filmy, stąd mój wspaniały entourage. No, także teges. Nie kręciłam oczywiście nic na targach, bo jestem nieudacznikiem. Tak naprawdę było strasznie dużo, znaczy ja miałam strasznie dużo do roboty, bo ciągle z kimś łaziłam, czy ciągle gdzieś łaziłam, ciągle z kimś gadałam, ciągle coś oglądałam. I tak naprawdę byłoby dużo nakręcenia, ale że jestem debilem, to nic nie nakręciłam z targów. Ale może za rok się uda. W każdym razie poznałam bardzo, bardzo dużo z Was, moich widzek, co było strasznie fajne i strasznie wzruszające i w ogóle super. I to jest takie fajne, a czy to jest takie fajne, dziwne, zawsze o tym mówię, że jak ktoś mnie ogląda, to ten ktoś zna mnie tak dosyć dobrze, tak mi się wydaje, zwłaszcza jak ogląda mnie na przykład regularnie, czy tam od lat, czy coś, to jest takie fajne. Natomiast ja tej osoby drugiej nie znam. I ja gadam z kimś, kto jest jakby zachowuje się, a czy no zna mnie po prostu jakby moim przyjacielem, którego zupełnie nie pamiętam, wiecie co chodzi, mam taki ten, ale no fajne, ale też zawsze mówię o tym, że jak ktoś mnie ogląda, to jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że ja też polubię tą osobę, bo skoro ktoś już mnie lubi i mnie akceptuje taką, jaką jestem, to znaczy, że pewnie nadajemy gdzieś tam na podobnych falach, także super, poznałam bardzo dużo super dziewczyn, bardzo Wam wszystkim dziękuję, że podeszłyście, zagadałyście i w ogóle mogłam Was poprzytulać i pogadać sobie i porobić zdjęcia, także super, bardzo fajnie, naprawdę poznawanie Was tak na żywo to jest zarąbista sprawa, to jest coś rewelacyjnego. No i co? Siedzę w Rajczy i się chilluję, mam nadzieję, że chociaż pogoda się trochę poprawi. Pokażę Wam. Dostałam paczkę nową od Fridge, od tej naszej polskiej firmy, którą sobie pokazywałam i ten ich wspaniały podkład i powiem, wysyłka jest niesamowita, bo dziewczyny mi wysłały paczkę wczoraj, a dzisiaj już do mnie doszła, jest przed południem, także naprawdę super. Paczka jak zwykle przychodzi w takim fajnym, a czy oczywiście z pudełką, ale potem w pudełku jest taka fajna torebka, taka wiecie, strzelająca. No i dostałam. Dostałam zestaw próbeczek na pewno. Wspaniale, bo wzięłam je nawet teraz na wyjazd, bo się bardzo fajnie sprawdzają po prostu w podróży. Mam Face the Green, o mam coś do ciała, o peeling mam pomarańczowy, Water Coat i Awesome Body. Miło trzymaj w lodówce, także to jest to, świetnie. Oprócz tego dostałam też nowe perfumy, to są perfumy numer 2. Te z pomidorem, które mam w domu, to jest numer 4, te są dwójeczka. Dostałam kilka próbek i te dwójki mi się strasznie, strasznie, strasznie spodobały. Zaraz będziemy je wąchać.
I nie mogło się obyć bez Fabulous Face, czyli bez tego podkładu, kremu koloryzującego, o którym Wam ostatnio właśnie już mówiłam w piątce tygodnia, jest absolutnie wspaniałym produktem. Już moja próbeczka mi się powoli kończy, także musiałam się zaopatrzyć po prostu w pewne wymiarowe opakowanie. Myślę, że zrobimy osobny test na żywo i osobną recenzję, bo jesteś ciekawa tego produktu, ale ogólnie to jest połączenie kremu z podkładem, bardzo rozświetlający, niskie krycie, ale po prostu przepięknie upiększa twarz. Jak ja nie jestem największą fanką takich podkosmetyków, tak to skradło moje serce. Właśnie się spryskałam z tym zapachem i powiem Wam, że jest super. Jest całkiem inny niż ten pomidor oczywiście, ale to jest podkład, który... To jest zapach, który ma w sobie wanilię, ma trochę takich drzewnych, cięższy troszeczkę nut, ma porzeczkę. Jest taki bardzo ciepły, bardzo, bardzo kobiecy, subtelny, delikatny, ale nie jest w żaden sposób taki płaski ani banalny. I ma w sobie jakąś taką dozę czegoś takiego domowego. Ta wanilia chyba tak fajnie ciepło działa, ale jest bardzo fajny i też mojemu Tomkowi się strasznie, strasznie spodobał. Przeładny, subtelny kobiecy zapaszek. Zapaszek to nie jest ładne słowo. Jeszcze kręciłam te moje kosmetyczki z Fridge, a właśnie dzwonił kurier z drugiej firmy z kosmetykami z Ecoplant. I to jest cudowne, jak mieszka się w Polsce, wszystko tak szybko dochodzi. W każdym razie Ecoplant czy Ecoplant to jest nasza polska firma znowu, produkująca kosmetyki naturalne. No i zobaczmy co tutaj w paczuszce jest. Dużo zabezpieczeń, bardzo dobrze. I łowimy, wiecie, że my lubimy łowienie. Co tu najpierw jest? To będzie antybakteryjny tonik do twarzy, widzę tutaj. Produkt polski, wykonany ręcznie, z największą celernością w laboratorium Ecoplant. Bardzo ładnie też tak zapakowane, to jest fajne, bo jak coś się nam troszeczkę uleje albo wycieknie, to pójdzie w ten papier. Ale ładnie to wygląda. Widzę, że to jest antybakteryjny tonik do twarzy. Tu widzę, że to jest czekoladowe masło do ciała z drobinkami złota. Brzmi bardzo pysznie. Co tutaj dalej mam? O, uletkę. Ecoplant. Bardzo ładny pattern, bardzo ładny wzorek. Michał Skowronek. Super. To jest krem odmładzający na noc z ekstraktem z jabłka. Nie chcę tego wszystkiego odpakowywać, jest po prostu tak ładnie zapakowane, że dosłownie mi szkoda, nie? Tutaj rozjaśniający tonik do twarzy. Ciekawe, co tutaj działa rozjaśniające w tym toniku. Dobra, będę potem się wczytywać, ale widzę, że jest witamina C. Już widzę, że mam takie ładne kobiece opakowanie również. Co to jest? Grejpfrutowa emulsja do mycia twarzy. O, super. Mycie twarzy to jest coś, co lubimy. Emulsja brzmi dobrze, bo emulsja nie brzmi jak żel, a ja nie za bardzo lubię żele. Żele. Czy coś tu jeszcze jest? I bo ostatnia rzecz, śliwka w czekoladzie, olejek do ciała. O Boże, śliwka w czekoladzie brzmi tak, że po prostu mi aż ślinka cieknie. W każdym razie bardzo serdecznie dziękuję firmie Ecoplant. Na pewno będę testować kosmetyki. Na pewno pojawią się w jakimś innym jeszcze filmie na kanale. Także to jest to. Ragnar nie rozpoznaje, czy to jest pies czy człowiek. Konsternacja. Ale to jest takie zajebiste drzewo. Co? Tam tak daleko. Jakieś dwa takie też miały kmiotki. Czemu tam iść? Popsuć z tyłu znowu. Podetyć. To chyba nie? No trochę. I takie kłaki ci na szyi wyrosły. Zaraz tam. Zaraz. Nie, ale tam jest puszka z piwem, lepsze niż ptaszki. A tam jakaś ławka jest nawet. Dokładnie. Gołębie ptaki! Łap gołębia!
wiem, że my nagrywamy. W ogóle cię nie nagrywam. A kłon jest za krótki po prostu. Cześć wam, wracam do świata żywych. Po wielu dniach znojów i podróży i w ogóle po 2 tygodniach pewnie obecności w pracy. Chciałam w pracy, pierwszy dzień, więc w ogóle dramat. Zostaw tę sałatkę, pies mi się dobiera do sałatki. Musiałam sałatkę przetransposować sobie tutaj, ale plusem pójścia do pracy jest zawsze to, że mam sporo paczek do odebrania, w których nie wiem co jest, także stwierdziłam, że rozpakujemy i pokażemy, bo dawno nie rozpakowaliśmy paczek. Część wiem co jest, ale część na przykład nie wiem. Pierwsza paczka, widzę, że jest od Body Shopu, oddziału brytyjskich. Jakieś nowości. O, Hula Happy Hour. Wygląda jak ananas. Jest to całkiem słodkie. I jakieś takie mojito. I jakieś coś jeszcze. Czekajcie. Jakieś coś jeszcze. Dobra. Z Body Shopu jest jakieś First is Skin. Jakieś rzeczy nawilżające. Pierwsza paczka to jest mała paczka mojito. Czyli mamy tutaj balsam. Jeśli nie myję, tak. Shower gel, czyli gel do podprysznic, balsam i coś jeszcze małego. Wygląda to jak peeling o zapachu mojito. I mam jeszcze ananasa, który wygląda naprawdę uroczo. Czyli pina colada, pina coladowy gel podprysznic i chyba małe masło ananasowe. Bardzo to jest urocze. A to jest matująca jakaś taka baza. Także to były gifty od Body Shopu brytyjskiego. Thank you very much, the Body Shop. Dobra, gdzie ja to mam teraz odstawiać? Muszę to jakoś tak odstawić, żeby pies mi tego nie zżarł. Może na drugie krzesło. Czekajcie. Ale słodkie te paczki od Body Shopu. Bardzo przyjemne. Dobra, także to jest to. Nie wiem, czy mam ulotkę z witaminą E. Jak to nie są rzeczy z witaminą E w tej paczce, tylko całkiem inne, ale pewnie mi się całkiem pomyliło. Aha, nie, bo tu mam z witaminą E. SLA Kishimoto. Witamina E, krem do twarzy. Nawilżający, ale strasznie ładne opakowanie. Bardzo mi się podoba to opakowanie. Takie trochę pobartowe. Bardzo fajne. Ładnie graficznie zrobione. Dobra, druga paczka. Nie wiem skąd jest, ale są na niej jakieś chińskie znaczki, więc podejrzewam, że jest z kontynentu azjatyckiego. Nie wiem, czy są chińskie znaczki. Jestem straszną ignorantką. Przepraszam w tym temacie, ale no wiecie, co chodzi. Nie chcę nikogo uracić nigdy. W każdym razie, jak to się otwiera? Nie wiem. Wiem. Dobra. No także to. Powroty do pracy zawsze są trudne. Dzisiaj pierwszy raz od 2 tygodni ponad musiałam wstać o tak wczesnej porze i zmierzyć się z rzeczywistością. Miałam 867 mail do przeczytania, ale już udało mi się wszystkie przeczytać. Część ignorować, ale ważniejsze przeczytać. Dobra, co tutaj mamy w tym pudełku pięknym? Oto. Jakieś coś. Wygląda to na jakieś pędzle. A czy wygląda to na jakiś taki wielki portfel i podejrzewam, że to może być po prostu takie opakowanie z jakimiś pędzlami albo z czymś takim, bo ktoś jakieś pędzle miał do mnie dziwnej maści wysłać. Nawet w miarę spoko ze sztucznej skóry, ekoskóry, ale nie śmierdzi to jakoś bardzo. Otwiera się tak. Wow! I tu mamy zestaw pędzli z 2 przegrodami. Pierwszy, drugi. Pędzli nie będę teraz otwierać i macać, ale sam portfel na pędzli jest naprawdę super. Jeżeli mam do tego linki, a pewnie mam, to dam poniżej i postaram się napisać parę słów o tym i dać linka. Nie wiem, czy nie mam jakiegoś kodu promocyjnego, bo podzielili, że mi wyślą. Co to jest za firma? Dokolor. Tak się to nazywa, nie znam za bardzo. No, w każdym razie mam chyba jakiś kod promocyjny, z którego nic nie zarabiam, jeżeli o to chodzi. Ale wkleję poniżej. Tak to wygląda. Sam, wiecie co, samo to opakowanie na pędzle jest fajne. Nawet jak one się nie sprawdzą, to mi się sprawdzi na inne pędzle, także fajnie, ale to tak masywnie. Myślę, że takie pędzle, może nie najlepszej jakości, ale wciąż pędzle są fajnym prezentem, zwłaszcza dla kogoś, kto właśnie zaczyna się malować, zaczyna przygodę z makijażem, nie wie na przykład jakie pędzle lubi, może sobie sprawdzić różne kształty i w ogóle. Także to. Tutaj kolejna paczka, widzę już, że to jest od firmy Liquid Form, czyli to będzie moje ukochane serum z witaminami C i E, chyba głównie, o którym już kiedyś mówiłam, ale otwórzmy to. Najpierw mam Liquid C
takie pudełeczko i w nim mam jest. Yes! Mam serum z witaminą C na dzień, które uwielbiam. Wersja lekka, super, że idzie przyszło, bo już mi to moje kończy. I serum z witaminowe, maska jakby z witaminą E na noc, która też mi się kończy. To są moje dwa cudowne hity od tej firmy. Bardzo Wam je polecam i o nich mówiłam gdzieś już w filmie, także też poniżej podlinkuję. I jeszcze co? Jeszcze mam całą ulotkę tutaj z informacjami. Tak wyglądają te kosmetyki w opakowaniach, w buteleczkach. Liquid CC. Bardzo fajna polska marka. I tu o, ten sam zestaw. Mam po prostu zestaw. Cudownie, wspaniale. Uwielbiam te kosmetyki. Naprawdę coś pięknego. Spróbuję je zamknąć. Chyba mam pestkę na zębie. To jest to. Kolejne pudło, znaczy małe pudełko. To nie wiem, co to jest naprawdę. Ale to przyleciało do mnie z Holandii. Z Holandii. A już wiem, co dostałam. Dostałam skarpetki od firmy Happy Socks, czyli taka firma, no naprawdę znana firma, która zajmuje się głównie skarpetkami. Te skarpetki są zawsze kolorowe, mają jakieś takie fajne, ciekawe wzory. Ja wybrałam sobie ten wzorek, taki niebiesko-czerwony. Wybrałam sobie takie klasyczne, marynarskie, po prostu w paski. I wybrałam sobie jedne serduszka. I nawet nie wiedziałam, że wybrałam sobie jeszcze jedne serduszka, ale jeszcze mam takie słodkie serduszka. I tu chyba jeszcze dostałam jakieś figi. Naklejkę Happy Socks z bananami. Zobaczymy, co to są za figi. No, figi w serduszka. Będą fajne na lato. Lekkie i prześwitujące i jakiś wielki rozmiar, bo ja lubię duże majty na dużą pupę. Także skarpetki Happy Socks. Nie wiem, czy do nich też mam linka, czy jakiś kod promocyjny. Jak coś będzie, to oczywiście będzie wszystko w opisie. Ale to są te. Te serduszka są naprawdę śliczne. Fajne. Nawet można nosić jedną taką, drugą taką, by to fajnie wyglądało. Do takich bardziej klasycznych kreacji, a to nawet do obcasów i do sukienek będą fajnie wyglądały. Także Happy Socks, wspaniale, wspaniale, coś pięknego. Jeszcze dwa pudła, jesteśmy cierpliwi. Dobra, to jest do wywalenia. Naklejka, coś jasno-różowego i w serduszka. Co ty tam się dobierasz do jedzenia? I to jest, widzę, że to chyba z Polski do mnie przyszło. Bo z Krakowa, czyli musi być z Polski, jak z Krakowa. Otwieramy. O, i firma. Pachnąco. Już jest pachnąco, czyli już jest dobrze. Firma Body Boom, czyli wspaniałe peelingi, o których też już mówiłam wielokrotnie na kanale. Dostałam jakieś rzeczy. Już otworzymy i zobaczymy, co to jest. Polska firma, kosmetyki naturalne, kosmetyki głównie do ciała. Nie wiem, czy rozszerzyli działalność na kosmetyki do twarzy również, ale ja ich znam z kosmetyków do ciała. O, one są zawsze tak wspaniale zapakowane, jak po prostu ciasteczka, jak coś pysznego. Tu to jest. To brzmi jak masło do ciała, albo coś takie opakowanie mogę wyczuć. Masło do ciała truskawkowe. 93% naturalna, gliceryna, shea butter, olej z tych migdałów i w ogóle. Zobaczymy, jak pachnie, bo ich peelingi tak pachną, że mam ochotę je zjeść zawsze. Pachnie jak... Pachnie jak jedzenie. I to jest takie masło, które jest dosyć takie, widzicie, dosyć mocno zbite, ale jest takie błyszczące, fajne. Takie no, nie jest bardzo gęsta konsystencja, ono się będzie szybciej trochę wchłaniać. O Jezus, pachnie jak słodki waniliowy shake albo coś takiego, przysięgam. Chyba mam jakieś najmniej korzystne ujęcie po prostu teraz, bo mam jakąś kamerę totalnie od dołu. YouTuberki tak nie robią. Także wybaczcie, jeżeli wyglądanie wieloryb, zdarza się. Potem mam, o jak cudownie, mini peelingi. Nie wiedziałam, że robią mini peelingi. Oni robią takie duże peelingi w takich dużych opakowaniach, wiecie. A te małe są niesamowicie podręczne. Jest kawowy o zapachu bananowym, tego nie miałam. Kokosowy mam jeszcze, super pachnie, tak jak świeży kokos. Truskawka znowu. Oryginalny. Mango, to jest mój ulubiony zapach. I miętowy, o może być fajne na lato. I one są takie fajne, malutkie. Nie mam tutaj objętości jakby podanej, a jest 30 gram, ale świetne właśnie na siłownię albo gdzieś na wyjazd, coś fajnego, bo właśnie one są na siłownię, dla mnie to duże opakowania, nie do końca poręczne, a to są rewelacyjne, takie mikrusy. I co tutaj jeszcze jest? Tu jeszcze coś mamy ładnego, pięknie pachnącego.
Niebieska glinka. O, maseczka do twarzy i ciała z niebieską glinką. Fajna sprawa, nie wiedziałam, że mają takie rzeczy. W ogóle uwielbiam, bo oni w tych opakowaniach zawsze są luzem takie te ziarenka kawy. I tak fajnie wygląda, bo się otwiera i się taka kawa wysypuje. Uwielbiam taką dbałość o szczegóły, detale. I zawsze jest właśnie jakaś taka kartka, cały twój body boom pisany ręcznie. Takie fajne, malutkie detaliki. To wygląda, o, to wygląda jak maska z glinką. I to jest maska z glinką. W ogóle nie pachnie. Niebieska glinka, sucha skóra i wrażliwa. Skóra sucha i wrażliwa. Nie wiem, co ja mówię, jak ja mówię w ogóle. Ale to na pewno będziemy testować. I jeszcze coś tu jest w tej paczce. I to wygląda jak i pełnowymiarowy chyba peeling. Zobaczmy. Tak. Peeling. O, oryginalny. Właśnie to jest to pełne opakowanie. I tak, i ono ma 200 gram. A to malutkie ma 30 gram. Bardzo fajne, malutkie i zgrabniutkie do wrzucenia wszędzie. Także wspaniale. Bardzo dziękuję. Ulubiony, znaczy nie ulubiony, ale bardzo lubię ten ostro-różowy kolor. Wspaniale. Uwielbiam. Uwielbiam te kosmetyki. W ogóle bardzo lubię polskie firmy i kosmetyki naturalne polskie. Lubię wspierać polskie rzeczy również, ale nikt nie chce tego słychać. Jeszcze dostałam od nich łyżkę do pilnika. Cudowne dbało o szczegóły. I jeszcze jest jakaś jedna tajemnicza paczka. Podejrzewam, że to jest od jakiejś znowu szemranej chińskiej stronki z... Czekaj, tego zrzuciłam coś. Z ciuchami, wiecie. No i tak co jakiś czas mi coś wysyłają. I czasem to jest lepsze, czasem to jest gorsze. I w ogóle... No zobaczmy. Chciałam zawsze coś wybierać, bo mi zawsze mówią, że bym coś wybrała. Chciałam sobie coś wybierać, żeby mi pasowało, żeby było dobrej jakości i nie zawsze mi się udaje, czasami się udaje. Pierwsza rzecz to jest taka sukienka, która wygląda naprawdę ładnie. Jest w paski, w prążki właściwie i ma na sobie jakby taką, tu ma różne kwiaty. Jest z przodu taka wiązana i jest o długości midi. Jest dosyć sztuczna i jest dosyć duża, długa taka, ale muszę ją przymierzyć. Może być fajną rzeczą do pracy, zwłaszcza na lato, bo wygląda... Nie wygląda źle. Wygląda nie jest najgorzej i wygląda tak trochę oficjalnie przez te prążki, ale te kwiaty nadają takiego fajniejszego kobiecego charakteru. Potem jest spódnica. Też jest tam strasznie długo z tych dziwnych krajów i czasem zapominam, co wybrałam. Tak długo idą. Ale to jest spódnica, która jest jakby taka pseudo-satynowa. Może jak się wyprosuje, to będzie nawet ładna. Spójrzcie, ona jest takie fajne, brudny róż. Jest takie wielkie piwonie, trochę takie jakieś bzy. Mamy tutaj, widzicie, motyw kwiatowy w tym zamówieniu. Ale to ona jest fajna, ona jest dobrze wykonana. Jest z grubego materiału bardzo. Nie ma niestety podszewki, ale ma kieszenie, co jest, wiecie, sprawą kluczową w moim życiu. Ma kieszenie ta spódnica. No i jest na gumce. Może wyglądać naprawdę ładnie, ale też będę musiała ją przymierzyć. Fajna. Ta mi się podoba. To mi się podoba. I ostatnia rzecz, to już naprawdę nie pamiętam, co to było. To jest... Co to jest? Kim jesteś? Ty... Wow, sukienka. Nawet jest ładna. W ogóle nie pamiętam, co wybrałam. Sukienka na jedno ramię. Ma w sobie falbany z przodu. Tu jest jakaś nitka, ale już ją wzięłam. W pasie ma... Jest na zamek nawet. Jest dosyć długa. Czekajcie. Taka będzie. Ona jest... Do połowy łydki, powiedziałabym, ale też ją potem przymierzę, to Wam się pokażę w niej. W każdym razie wygląda ładnie, naprawdę wygląda ładnie i ona chyba nawet jest na podszewce, jeżeli się nie mylę. Albo się mylę. Mylę się. Nie ma podszewki, ale jest dosyć taki solidny materiał, także nie jest najgorzej. Potem będę mierzyć, a teraz idę jeść sałatkę. Nipka. Nie wiem, sałatkę, nie mogę mówić. Ale kto jest najszczęśliwszym śmieciarzem w naszym domu? Kto uwielbia śmieci i pudełka? Kto uwielbia śmieci i pudełka? Boże, tak się stęskniłam za nim, jak byłam w Polsce. Ale mój tydzień choróbska spędziliśmy cały razem w łóżku właściwie. Także nasza więź się wzmocniła. No nie? Ragnarowicz? A dalej jest małym knypem. No ale musimy posprzątać to wszystko. No chodź, posprzątamy. Nie mam do tego aparatu, człowiek. Jakiego nie masz brzucha? Co? Nie masz brzucha.
Pies cię zasłonił, także idealnie, bo cię nagrywam. Już możesz całować. Boże, nie będziemy sobie brzucha pokazywać. Nikogo to nie interesuje. Ragi, ty wszystkich interesujesz na pewno. Trawa, wszystkie. Nagraj moje zajebiste buty. No, ładne są. Konwersy. Limitka. Ręcz nie malowana chyba. Ciebie nie pokazujemy? Jeszcze za cię pokażę, bo piękny jesteś. Piepsiaki. No już. No już. Jezus. No już. Leś płaszczone, no leś płaszczone. No już. Leś płaszczone. Uciekaj. On się zawsze ułoży tak, żeby być w kadrze. No jest w kadrze. Piękny masz odbytek, Ragnar. A pokażesz się przodem? Nie. Ragi. Aha, stop. Merz. Dzięki. Stary. I pokazuję odbyt. Jakie mam moje skarpetki? Chcesz coś mówisz? Tak, całkiem inaczej masz te włosy. I są w ogóle takie proste bardzo, nie? Są, że ten... Rozjechane? Zdanie. I to ta z okrem. Jak to? To jest świat. Ty tylko kręcisz, jak jesteś najebana, to jak przepraszam, że kręcisz. W ogóle świat jest prostszy w takich włosach. Nie, masz takie... są prostsze, nie? Mnie się kręcą na tym włosy. Ale przynajmniej mi się wydaje, że ja mam prostowane włosy, to muszę mieć sensu. W ogóle nie stresa. No ale serio tak mam. Wszystko się wydaje prostsze. Włosy. Nie. No bo jak mam wyglądać, takie są bardziej lotkowane. Jak są rozjaśnione, są takie zjarane. Że to ten, że nie ma zjarane. To pięknie się zrobiłam. I tak nigdy nie odbyć. No Ragnar ci to po prostu. Tak. Ragnar mi tak to się. Daż mi tą. Pokaż moją koszulkę z kapelą. Gdzie ludzie na koloryferze? Bo kiedyś pokazywałam paczki, a twoja koszulka się zszła. Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki, pa pa!